Julian Tuwim, Kino Hamy. Istnieje pewna zbrodnicza, milionowa mafia, której podła działalność nie da się niestety podciągnąć pod paragrafy kodeksu karnego. Chociaż członkowie jej zasługują na wszelkie istniejące, a nawet zaniechane już sposoby torturowania, na ciężkie więzienie z ciemnicą, na chłostę publiczną lub doraźne mordobicie. Ta zorganizowana banda, ta ferajna ciemnych indywiduów działa wyłącznie na terenie kin. Kradną? Nie, to byłoby zbyt źle zrozumiałe. Wywołują zgorszenie moralne? Nie, to byłoby raczej przyjemne. Cóż więc te wyrzutki robią? Czytają głośno napisy filmowe. Za tobą łażą? Za mną zawsze. Gdy tylko siądę w kinie, siada tuż za mną lub czeka tam już na mnie jakaś parka i na głos z kretyńskim uporem odczytuje napisy. Jeżeli parka składa się z samca i samicy, spikerką jest zazwyczaj ona. Jeżeli to para chamów rodzaju męskiego, czytają na przemian. Jeżeli dwie idiotki, jednocześnie. Zdarzało mi się niejednokrotnie mieć za sobą całe rodziny. Wtedy recytacje odbywały się według zasad rozkładania głosów. Melodeklamacja z wpadkami cienkich głosików dziecięcych. Najgorszą odmianą tych potworów są typy nie tylko odczytujące napisy, ale wręcz i po prostu opowiadające głośno, co się na ekranie dzieje. Zjawia się napis. I cóż z naszą sprawą, kochany hrabio? Czy zobaczę kiedyś swoje pieniądze? Bydle zaczyna sylabizować. I cóż zna na naszą sprawą, kochany hrabio? Napis tymczasem znikł. Pyta się więc bydlęcia obok, co tam stało napisane. Drugie bydle mówi. Pytał się jego, co z tą sprawą i czy jemu forsę odda. Na ekranie widać już hrabiego i jego adwersarza rozmawiających z ożywieniem. Bydle znów zaczyna. O, on właśnie teraz zapytuje, co z tą sprawą i czy odda mu pieniądze. Ha, ha, głupi byłby, żeby oddał. Hrabia w pogoni za cyrkówką jest już w Bagdadzie. Wybuchła tam rewolucja. Arabowie pędzą na spienionych koniach. Napisu na szczęście nie ma, ale bydle jest, więc gada. Do Palestyny pojechał po pieniądze, tam Żydy na koniach jeżdżą, a jej nie może znaleźć. O, leci z rewolwerem. Coś się tego starego pyta. Zjawia się napis. Ale Husan ibn Mustafa nie poznał swego dobroczyńcy. Matowy, kretyński głos odzywa się natychmiast. Ale Husan ibn Musztarda nie popoznał swego dobrodzieja. A kolega tępego Hama dodaje ciekawy komentarz. O, nie poznał go. On nie wie, że to on, bo go nie poznał. Żeby go poznał, to by wiedział, a tak to nie wie. A tu już maharadżowie walą z karabinów maszynowych w okna podziemnego kabaretu w Lizbonie. Szampanita śpiewa angielskiego szlagiera. Speak gently to the herring and kindly to the calf. Na ekran pada przekład piosenki. Gdy dziewczę cię pokocha, całuska chętnie da. Potwór rzuca dowcip. Albo da, albo nie da, co? Drugi się z nim zgadza. Możliwe, że nie da, a możliwe, że da. I śmieją się. Dosyć długo się śmieją, bełkocąc, sepleniąc, śliniąc, charcząc i kwicząc wszystko, co widzą, czytają, myślą i czują. A kiedy im zwrócić uwagę, żeby byli cicho, psyknąć lub skarcić surowo wzrokiem, obrażają się śmiertelnie i sypią zjadliwe uwagi. Jak pan taki nerwowy, to niech pan w domu siedzi. Patrzcie go, żydowski hrabia. Wacek, daj spokój, co tam będziesz z byle kim gadał? Kiedy ja nie potrzebuję uwag słuchać, inteligencja. Zapłaciłem za bilet tak samo jak pan. Niech pan swego nosa pilnuje. Też wychowanie. Dużo potrafię powiedzieć. W tym momencie aparat zaciął się i ekran przez ćwierć sekundy jest ciemny. Chamy już walą nogami w podłogę i stukają laskami. Bo to już dla nich granda. Już ich ktoś chce nabrać za jego forsę. Wszystko musi być w porządku. I nawet najdrobniejszy, najkrótszy defekt genialnej maszyny budzi w tej kanalii coś w rodzaju potwornego tryumfu.